Cześć wam, dzisiaj jest widzów wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Wayfinder, w serii o tym samym tytule. Zacznijmy od tego, że twórcy mogą odtańczyć drobny taniec zwycięstwa i jeszcze nie całkiem, może jeszcze na nas spaść deszcz, ale wygląda na to, że największy problem został naprawiony. W minionych dniach, a właściwie w minionym tygodniu, no bo 17 był start Early Access, to jest równo tydzień temu, plus minus z mojej perspektywy za takie 2-3 godziny, a 2-3 godziny powinno było wystartować 7 dni temu. Wtedy serwery padły i nie mogły wstać, ludzie się praktycznie nie mogli załadować do gry przez cały tydzień. Jesteśmy tydzień później i jak wygląda sytuacja? Wczoraj przed wyłączeniem serwerów, gdzieś około godziny, nie wiem, 22, 23 była, jak wyłączyli serwery, na chwilę, na tam kilkanaście minut, wyglądało to tak, że było około 5000 osób, może troszkę więcej, i czas logowania to był 2 do 3 godzin z mojej perspektywy. Potem wyłączyli, włączyli ponownie i było około 3000 osób, 15 minut logowania. Dzisiaj, teraz, przed chwilą, odpalając ten tytuł, miałem 5000 osób przed sobą, czekałem 20 minut. Od 16.28 do 16.48 czekałem na załadowanie się do gry. Równo 20 minut, co do minuty, może nie co do sekundy, ale co do minuty. Więc jest zdecydowanie lepiej, największy problem został rozwiązany. Znaczy się, wciąż nie jest idealnie, wciąż jest parę rzeczy, do których się trzeba przyczepić, ale największy problem został rozwiązany i to jest informacja bardzo na plus, bo jeżeli ktoś się zastanawiał, czy wydać te 5 dyszek, żeby spróbować zagrać, i przerażała go wizja tego, że nie będzie mógł zagrać, to teraz może zaryzykować. Nie polecam na weekend, polecam po weekendzie ewentualnie złapać, bo wtedy kolejki będą mniejsze i jeszcze łatwiej będzie można się wbić do gry, więc jeżeli ktoś bankuje na tym, że jak mu się nie spodoba, to szybko zrobi refunda i odda ten tytuł, nie tracąc kasy na tym, a wiem, że parę osób tak się czai, bo zostało im ostatnich 5 dyszek, to moja odpowiedź dla ciebie jest taka: przeznacz to na jedzenie! Come on! To jest tylko gra komputerowa! Hello! Ale nie nabijając się, jest sytuacja dużo, dużo lepsza i w weekend uda ci się pograć i jeszcze zostanie ci czas na refunda i po weekendzie uda ci się pograć, więc jeżeli będziesz łapać to teraz, to się pobawisz troszeczkę. Jeżeli po weekendzie, to będzie jeszcze lepiej, bo wtedy po ogarnięciu wszystkiego, o kurde, faktycznie, ludzie pisali, że troszkę jakby feeling zgrania się popsuł, że jest opóźnienie w sterowaniu, większe latency, i mam wrażenie, że totalnie jest, właśnie tak jest. Takie chamskie było i też przez drabinę nie łapało przeciwnika. Coś się zmieniło, parę rzeczy się zmieniło, więc właśnie przechodząc do tego, że wysypało przy okazji parę błędów, jak to jest w game devie, jeżeli naprawi się jednego buga, to wyskakuje 10 nowych dodatkowych i tutaj jest podobnie. Twórcy ogarnęli to, co jest największym problemem, przynajmniej trzymają to w ryzach, bo 20 minut czekania na załadowanie się to jest średnio, ale to nie jest 3-4 godziny czekania na załadowanie się. Więc oprócz tego, że udało im się to rozwiązać, pojawiło się parę nowych problemów. Mam wrażenie, że loadingi między zonami są dłuższe, tak 2-3 razy dłuższe niż były do tej pory. Prywatne odczucie, oczywiście nie każdy musi mieć ten problem. I rozmawiając z ludźmi też odnoszę wrażenie, że różne osoby trafiły na różne problemy w tym tytule po ostatnich aktualizacjach i wcześniej też. Na przykład mnie cały czas regularnie wywalało z kopa. Tutaj mamy kopa jako takiego, momencik, skoczmy pod O, jest tak, pod O. Drużyna macie Milenka i Zeta, w tym momencie jest online. Cześć Zeta, nie graliśmy jeszcze razem, ale może zagramy przy najbliższej okazji. Milenka tam już rozkręca naprawdę absurdalne rzeczy, maksuje bronię, maksuje postacie, więc za chwilę zaczniemy farmę do nowych bohaterów, ale z perspektywy naszego wspólnego grania do tej pory było tak, że wow, wywaliło mnie, nie wywaliło mnie, że jak wbijaliśmy do party, czyli ja wysyłałem do Milekai zaproszenie, tutaj tworzyło nam drużynę, wszystko było spoko, nie widzieliśmy siebie razem na świecie pierwszego dnia grając, po wbiciu na Dunga, po skończeniu go wywalało nas z party w ogóle i na dwie różne zony. Następnego dnia, czyli wczoraj, już było dużo lepiej, nie wywalało nas z kopa, to raz, a dwa, wyrzucało nas z powrotem na tą samą zonę, na tą samą wersję świata, więc to poprawili, jest dużo, dużo, dużo lepiej niż było, co też sprawiło, że pomiędzy misjami pobiegaliśmy razem po otwartym świecie i się bardzo fajnie grało. Ta gra wygląda dużo przyjemniej w kopie, jeżeli macie znajomych na Discordzie, możecie razem pogadać, powsiąkać tutaj w fabułę, poteoretyzować, kto jest tutaj dodatkowym złym i kto jest zdrajcą i tak dalej, co oczywiście popularnie raczej nie ma sensu, bo ta gra jest tak skonstruowana, że mam wrażenie, że nie ma tu żadnych na razie zaskoków. O tym pogadam najprawdopodobniej jutro, bo twórcy wolnili roadmap w naszym kierunku. To jest to, co wyciąłem z wczorajszego albo przedwczorajszego odcinka, 20 minut monologu wyciąłem na temat rzeczy, które zbliżają się do tej gry, ale będzie. Więc jeżeli chodzi o koop i feeling zgrania w koopie, jest świetnie. Jeżeli macie swoich graczy, swoich znajomych, swoich ziomków, to tutaj jest o tyle fajnie, że robiąc te wszystkie rzeczy w kopie, możecie się skoordynować ze znajomymi, co jest dużo, dużo sympatyczniejsze.
sympatyczniejsze. Ta gra ma wbudowanego jakiegoś voice chata, jeżeli dobrze kojarzę. Problem jest w tym, że ja na przykład jako osoba, jestem skrajnym introwertykiem, nie? Więc dla mnie jest trudno gadać z obcymi, których nie znam, nie widziałem nigdy na żywo, albo przynajmniej nie gadaliśmy jakiś czas na czacie, więc przeskakując do takiego gadania z obcymi ludźmi jest mi bardzo ciężko, a to jest gra, która, tak jak pisaliście, da się wyłączyć to kolejkowanie i cały content da się zrobić solo, co nie zmienia faktu, że widać na każdym kroku, że ten content był robiony z myślą, że będziecie lecieli ze znajomymi i dobrze się bawili. Swoją drogą, tak tylko rzucając na chwilę, odskakując od tematu, widzicie tutaj człowieka, który stoi jeden, drugi, trzeci i to jest osoba grająca na PlayStation, a to jest osoba grająca na Steamie, bo ma logo Steama koło nika. Co oznacza, że dla tych, którzy się pytali, czy mam łapać na PlayStation, bo mój PC nie wyrobi i czy będę mógł grać ze znajomymi, którzy już kupili na PC-cie na Steamie, tak, będziesz mógł. Co więcej, jeżeli kupisz teraz na PlayStation, a za jakiś czas sobie zupgrade'ujesz kompa, to na swoje konto z PlayStation będzie się teoretycznie będzie się dało załadować na PC-cie, bo rozmawiając z twórcami na ten temat, jestem wspierany przez Epica. Z mojej perspektywy robienie jakichkolwiek zakupów przez platformę Epicową, nie Steamową, mi wychodzi na zdrowie prywatnie. Nie mam problemu z Epiciem tak jak niektórzy, a sporo osób z Epiciem ma problemy. Z mojej perspektywy Epic ratuje mi regularnie tyłek, więc jakbym mógł kupować paczki wsparcia przez Epica, co też sprowadza się do tego, że Epic ma mniejszą marżę i twórcy dostają więcej kasy od Epica niż od Steama, kiedy ktoś kupuje ich rzeczy na Steamie. Pytałem się, czy jak kupię te paczki wsparcia teraz, czy będę mógł to potem przenieść na Epic, to powiedzieli mi, że tak, logowanie do gry jest logowaniem do gry, niezależnie od platformy, na której grasz. Czyli jeżeli teraz kupujesz rzeczy na Steamie, to potem logując się na Epicu będziesz miał dostęp do wszystkich rzeczy, które zakupiłeś. I w moim rozumieniu to, co mi przekazali, przenosi się na to, że jeżeli jest crossplay i cross save, to ja ładując się do tej gry na Sony PlayStation 4 czy PlayStation 5, może gdzieś w przyszłości albo na Xboxie, będę miał dostęp, jeżeli zaloguję się na to samo konto, oczywiście, do rzeczy, które sobie teraz odblokuję i teraz zakupię. Czyli grając teraz na PC-cie, odblokowuję rzeczy, do których będę miał dostęp, jeżeli kiedykolwiek zainstaluję tą grę na swoim PS4, jeżeli ona będzie na PS4 śmigać, bo teoretycznie w planach jest, ale w praktyce jak będzie, to zobaczymy. Mogłoby mi się tutaj nie zacinać o niewidzialne przeszkody. Gram tak dziwnie, bo mi pop filtr zasłania, tak jak się zastanawiacie, co tu się dzieje, to całkowicie mi mikrofon zasłania to, co się dzieje na ekranie, więc ja tylko widzę fragmenty ekranu biegając, dlatego też nie lubię grać podczas gadania, podczas swoich monologów. Więc tak wygląda sytuacja na chwilę obecną. Jest cała masa bugów, standardowa sytuacja, napraw jeden, pojawia się 10 nowych, w game devie to jest norma, niestety Wizu to zna od strony beta testera. I tak twórcom nieźle idzie, marzyło mi się, że ogarną to w 2-3 dni, ogarnęli w 7, mogło być gorzej, ludzie, widzimy świt po tej ciężkiej nocy, teraz będzie tylko lepiej, tak, trzymamy kciuki i na to liczymy. Może jak będziecie zainteresowani i tam się coś porozkręca na streamach, to zrobimy jakiś konkurs, gdzie do złapania będą te podstawowe paczki, o w ten sposób to nazwę. Pytanie dnia do ciebie na chwilę obecną jest takie: czy widzisz różnicę w ładowaniu, jeżeli masz dostęp do gry? Czy faktycznie z twojej perspektywy jest dużo lepiej? Bo z mojej perspektywy jest dużo lepiej. Zamieniliśmy 2-3 godziny ładowania minimum, które miałem do tej pory, na 20 minut. Rozrzut jest gigantyczny. 20 minut to jest akurat tyle, że kolejkuje się, idę zrobić sobie kawkę, przygotowuję tam jakieś ciasteczko, cokolwiek, nie, jeszcze pójdę do łazienki, złapię wszystko, przyjdę tutaj, łapię znajomych na Discordzie, okej, jesteśmy, ostatnie 2 minutki, wbijam do gry i lecimy! Zamiast 2-3 godzin, czyli każdy z nas się kolejkuje, wychodzi zrobić zakupy, wraca, przemeblowanie w domu, nie? Tutaj były oświadczyny, tutaj był ślub, wróciliśmy do domu i jeszcze stoję w kolejce, wow! No, zgranie się z ludźmi, kiedy czekało się po 2-3 godziny, to była masakra, bo wspólne granie raczej się nie udawało. Więc przy okazji chciałem podziękować wszystkim wspierającym, wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi magowie, wasza magia jest potężna, jesteście awesome. Lisi arcymagowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosom i arcy, mile mi jest was tutaj gościć. I lisi Twitcher, nauci Twitcher, miło mi jest was tutaj gościć, wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcherosą na Twitchu, widzimy się pewnie jutro. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, krótkich kolejek do logowania, do następnego i hej! Plan na dzisiaj był napisany inny, totalnie, ale ze względu na to, że twórcy ogarnęli, to nie mogłem się powstrzymać zrobić monologu na temat dobrych wieści, wreszcie. Wreszcie nareszcie!